Siema, tu Pyza w kolejnym filmie, tym razem dla miłośników grzybiarskich wypadów na grzyby, spacerze po lesie, wypad, czyli nakręcę jakiś materiał oto z tego miejsca, czyli z lasu, z ziemi świętokrzyskiej. Na tą chwilę jest godzina 7:18, wtorek 19 lipiec 2022 i zapraszam serdecznie wszystkich swoich widzów, którzy czekali cały sezon na wyprawy z lasu, czyli moje zmagania w poszukiwaniu, zbieraniu grzybków, na najnowszy film w moim wykonaniu. A więc nie przedłużając już dłużej, zapraszam na najnowszy film. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, jak ktoś lubi jarać przy moich filmach. I jedziemy z tym koksem, bo już późno. Czyli drodzy widzowie, tak mówię, wtorek 19 lipiec 2022, więc niedaleko znalazłem pierwszego borowika z tego sezonu, czyli pierwszy grzybek 2022, borowik i jak to się mówi, pierwsze koty za płoty, czyli grzybek pierwszy piórem ścinany i mamy pierwszą sztukę w nowym sezonie 2022. Pierwszy grzybek, drodzy Państwo, zaliczony, więc szału się nie spodziewam. Taki wypad, aby zobaczyć, czy już rosną, więc rekonesans trzeba zrobić przed zbiorami 2022. A czy będzie więcej, zobaczycie sami, więc pomału chodzę sobie, szukam. No i może jakiś czerwony kozaczek, kurka, co bądź z dzisiejszego wypadu. Więc chodzimy pomalutku, powolutku, szukając naszych leśnych przyjaciół. I mamy kolejnego, czyli już z tych mniejszych borowików, czyli takie, co nas interesują, ale proszę o więcej takich maluszków w tym dzisiejszym dniu. I taki piękny borowik, nie inaczej, piękny jest, piękny osobnik, warto było pójść do lasu i sprawdzić, czy już rosną. A co tutaj się kryje? Drodzy Państwo, taki piękny borowik. Tu się schowałeś, ale cię zauważyłem, byku drogi. Rozpadł się, ale obczyścimy go i zobaczymy, czy nadaje się do zabrania ten piękny cudaczek.
Oj. Jaki piękny. Jaki piękny borowik. Śliczny jest. Czyli tak mówię, borowik piórem ścinany. Borowik piórem ścinany. Piękny borowik 2022. I dwa takie maluszki przy wyjściu z lasu oraz tu taki ładniejszy też przy wyjściu, wykręcamy i tu jeszcze jeden blisko drogi, której jeżdżą samochody, dwa takie ładne borowiki 2022 z ziemi świętokrzyskiej. Kolejne dwa. Kolejne dwa. Borowiczki. Więc drodzy Państwo, zrobimy sobie przerwę, napijemy się kawusi, więc Wasze zdrowie, drodzy widzowie, Wasze zdrowie. Dwa czyste, nierobaczywe. A tu jest kolejny kotych, czyli kolejne dwa. Zobaczcie, sztuka. I tu taki przyzwoity. To mamy w sumie cztery z jednego praktycznie miejsca rosnące koło siebie borowiki. Więc tutaj mamy, drodzy widzowie, pięknego. Ok. Więc go przytulimy nie inaczej. I tu widzę kolejnego. Kolejny. I mamy dwa piękne borowiki. Przejdziemy jeszcze troszkę dalej. Trochę tędy, trochę tędy. Trochę tędy. Jak to się mówi. Ale nic nie widzę, nic. Tam jest koszyk, nic. Oj. Jest jeszcze jeden. W sumie były prawdopodobnie trzy borowiki. Jak to się mówi, praktycznie koło siebie sobie rosły. Więc te trzy. I tu był czwarty. Czwarty był. Przegapiłby pyzuś czwartego borowika. Z jednego miejsca. I trochę dalej. Też jest sztuka.
i obok kolejny z maluszków. I tu schował się grubasek. Taki piękny grzybek. A tutaj co mamy? Też takiego ładnego borowika. Więc go przytulimy. Domu jeszcze dokładnie sprawdzimy, ale wyglądają na czyste borowiki. No ale i tak będę musiał je sprawdzić. Ale to w domu. Zdrowe. Ale w domu jeszcze przekroimy go, dokładnie sprawdzimy. Czysty. Czysty. Tak jak mówię, część starych to tylko kapelusze, a część młodych, które wyskoczyły, to czyste grzybki. Z tym, że jak deszcz nie spadnie, a upały naciągają, to wszystko zrobaczywieje. O, i mamy pięknego borowika. Więc go przytulimy. I taki ładny borowik. Wygląda na to, że delikatnie pada, słychać. A my już wracamy w stronę wyjścia z lasu. I pomału będę kończył tą dzisiejszą imprezę. Więc zostańcie jeszcze ze mną i zobaczymy, co po drodze uda się trafić z tych leśnych grzybków. I
wielki osobnik. O, soczysty, gruby grzybek. Normalnie w sezonie takich nie zbieram dużych, no ale że rozpoczęcie sezonu, czyli go przytulę, takiego cudaka z dzisiejszego wypadu. Więc drodzy Państwo, mamy dwa piękne borowiki rosnące koło siebie. I tak to mniej więcej wygląda. Czyli dwa prawózki w takim fajnym miejscu. Oj. Jakie dwa ładne borowiki. Najpierw przytulimy tego. A teraz drugiego wykręcimy i mamy dwa piękne borowiki. Nic dodać, nic ująć. Więc drodzy Państwo, kończymy na dzisiaj tą imprezę. Udało się trafić to, co widzicie w koszyku, czyli 41 sztuk do wzięcia i tak to mniej więcej wygląda. Czyli pierwszy wypad na grzyby rekonesans zaliczony. Borowiki 2022 piórem ścinane są i tak to mniej więcej wygląda. Więc dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną na dobre i złe i czekajcie na kolejne moje wypady na grzyby. Jedziemy na Kielce. Cześć. I tak to mniej więcej wygląda. 41 sztuk.